dzisiaj z zupełnie innego studia. Witamy Was bardzo serdecznie. Fajna muza. Dzisiaj prezentujemy muzykę, która będzie rozbrzmiewała na naszych eliminacjach, czyli będziemy się spotykali w Łodzi, w Gdańsku, we Wrocławiu, a finał w Poznaniu. I to będzie taka muza, która zawsze ciekawym jest, jak to później wygląda w rzeczywistości, jak się kapele sprawdzają. Serdecznie będziemy zapraszali Was, bo wstęp wolny, więc bądźcie w klubie, bo to nada niesamowitego nastroju. Ja przypominam o bardzo ważnej dacie, 1-3 dzień kwietnia, następne szkolenia pokojowego patrolu, jeszcze w kwietniu 22-24 dzień kwietnia. Zapraszamy do Siema Shopu na naszą przecenę, a więc można zdobyć naprawdę fajne koszulki, które będą fajnie przecenione i będą Was cieszyły. Ten numer jest bardzo krótki, więc zaraz będę musiał wejść. Grubson, dzisiaj muzycznie Grubson, a Jamaran dzisiaj o godzinie 18:00 retransmisja koncertu z przystanku Woodstock. Co my teraz mamy? SKP. O właśnie, to muszę to dobrze zapowiedzieć, bo to będzie niespodzianka. I zaraz będziemy o tym mówili. Jeszcze chwilę, bo SKP chce wydać płytę. Już ją nawet ma i z tego się bardzo cieszymy. I to jest po prostu super, super historia. I uwaga, to jest zespół Slam. Zagaduję ich, bo jeszcze za moment, bo to będzie krótki numer. To bardzo krótki numer i sami jesteśmy ciekawi, jak to później wypadnie na żywo. Ja przypominam, wszystkie koncerty są wolne, wstęp wolny, a więc przychodźcie, bo to już jest tradycja po tych paru latach, że bawimy się tam świetnie, fantastycznie. Na moment przerwę Wam puszczanie muzy, która będzie muzą konkursową, a chciałem Wam przedstawić utwór, który znacie bardzo, bardzo dobrze, bo utwór jest znany bardzo wielu fanom tej kapeli. Posłuchajcie, jak oni się rozpędzali na przystanku Woodstock. Tak to brzmiało. Oczywiście SKP, najpiękniejszy numer, jaki ma. I zaraz powiemy komunikat, poczekajcie chwileczkę, żeby to ładnie zgrać. Jeszcze chwilę. I za chwilę ja będę gadał na nich, jeszcze chwileczkę, bo on tam potem mówi stop, jeszcze chwilę. Okładka już do płyty jest. Mamy małe tam propozycje, żeby było bardziej pokazane. O! Stop. I my drodzy, chciałem Wam puścić wstęp, ale to jest duża niespodzianka także dla nas. Już można zobaczyć w internecie okładkę z płyty, która będzie z wydania koncertowego. A więc tego, co SKP zrobiło na przystanku Woodstock, najpiękniejszym festiwalu świata. Nazywa się to po prostu Live, SKP Live i już ma mnóstwo dyskusji na ich Facebooku po hiszpańsku, jeżeli ktoś zna, niech się wczyta. Jeszcze nikt płyty nie słyszał, nie widział, ale już ludzie są zauroczeni, bo chociażby same relacje, zdjęcia i opowieści zespołu SKP mówią o tym, że to było wielkie wydarzenie. A więc trzecia płyta po Clawfinger, po Sabatonie, trzecia płyta, która rusza w świat swoim biegiem i tą płytą będzie zespół SKP z przystanku Woodstock. Bardzo się z tego cieszymy. To duży przebój zespołu SKP, który także Raga Faja zaśpiewała razem z Farbenlere i zrobili to bardzo, bardzo dobrze. Dlatego zespół SKP się bardzo zdziwił, kiedy usłyszał, że wszyscy śpiewają razem. Słuchajcie tego. Legaliza Flor. To się okazuje, że jest bardzo znana muza u nas w Polsce, bardzo przypada wszystkim do gustu. I uwaga, dzisiaj także bardzo ważne spotkanie ze strażakiem. Dzisiaj dwie rzeczy. Jamaran o godzinie 18:00. O godzinie 18:00 jest retransmisja koncertu Jamaran z małej sceny, a także spotkanie ze strażakiem. To jest ważne, bo o godzinie 16:00 wchodzicie i rozmawiacie ze strażakiem. Zadajcie mu wszystkie pytania dotyczące pokojowego patrolu. Odpowiada bezpośrednio człowiek, który się tym zajmuje, który szefuje pokojowemu patrolu, a więc najlepsze miejsce. Piszcie komentarze pod blogiem, wchodźcie na nasze strony. Jeszcze chwilę czekajcie na bank adresów. Jeszcze troszeczkę, ale już się robi super pogoda. Cieszymy się, że jesteście razem z nami i ściskamy Was bardzo serdecznie. W piątek normalnie jesteśmy z Wami. Dziękuję za wszystkie bardzo piękne teksty pod moim Facebookiem. Bawimy się, mówimy, co nam leży na sercu i pamiętajcie, że to są moje opinie, to nie są opinie fundacji, nie są opinie orkiestry, to są moje prywatne opinie na moim Facebooku, ale cieszę się, że tak dużo ludzi
też jest obok mnie. Oby tylko było kulturalnie, pamiętajcie. Możemy mieć różne zdanie, ale żeby było kulturalnie.